jest jedno z największych łóżek permakulturowych w naszym ogrodzie i musiałam użyć do zrobienia podpór pod tunel foliowy rur o długości 4 metrów. Mogły być oczywiście trochę krótsze, ale wtedy nie wbijałyby się tak dobrze w ziemię. Teraz się zastanawiam, czy wystarczą mi tutaj 4 podpory. Wydaje mi się, że jest ich trochę za mało. Powinnam dokupić jeszcze 2, żeby folia mogła tutaj siedzieć i podczas deszczu, żeby się tak za bardzo nie zapadała. Na pewno będę musiała jeszcze 2 rury dokupić. Na dzisiaj zapowiadają u nas bombę ciepła, a skoro tak, wzięłam się do prac porządkowych. Grabię trawniki tam, gdzie nie ma już śniegu, a nawet jeśli jeszcze trochę tego śniegu zostało, to grabię razem ze śniegiem. Dlaczego plewię tak wcześnie? Kolejna odpowiedź. Czosnki ozdobne już są nad ziemią. Ten ma na przykład przynajmniej ze 4 cm wysokości, jest tutaj już bardzo dużo, dlatego plewię delikatnie, żeby nie uszkodzić ewentualnie te, które już prawie że mają wyjść. Cicho tam, kurki, cicho! Czosnki ozdobne, odmiana giganteum, o bardzo dużych kwiatach. Też do słońca przy kurniku już szybciutko powschodziły. Dlatego ja muszę bardzo spieszyć się z pracami, z plewieniem, żeby nie uszkodzić wczesnowiosennych pędów kwiatów. Dzisiaj jest prawdziwa bomba ciepła. Bardzo ciepły dzień, słoneczny, niebo błękitne. W ogrodzie śnieg topnieje, a jak się śnieg topi, to widać cały ogród, jego niedoskonałość po zimie, suche pędy, gdzieś tam plątające się gałązki, suche źdźbła czy liście. Trzeba to wszystko po trochę zacząć porządkować. Niestety, a może i dobrze, nie wiem, wszystko zależy od późniejszej pogody. Rośliny bardzo szybko ruszyły, wystartowały błyskawicznie. Nie tylko te typowo wiosenne, czyli cebulowe, narcyzy, krokusy czy czosnki ozdobne, ponieważ na te rośliny jest już pora, ale także wiele innych, na przykład liliowce mają już bardzo piękne zielone liście. Zaczęłam usuwać z nich ubiegłoroczne pędy liście, żeby po prostu później, jak będą już większe, żeby ich nie zniszczyć. Liliowce piękne, zielone, już wyglądają jak co najmniej w kwietniu. I to bardzo dużo liliowców jest już nad ziemią i zielonych. Tutaj narcyz pełny też już się pokazuje. Coraz więcej roślin widać już w ogrodzie. Wiosna chyba jednak jest bliżej niż nam się wydaje. Jeśli będziecie w ogrodach wycinać suche pędy bylin, czy jakichkolwiek innych roślin, to dobrze jest je pociąć na drobne kawałki i rozrzucić po rabacie. Ale jeśli to były pędy na przykład roślin, które były chore, zarażone jakimiś chorobami, to lepiej te pędy jest pozbierać i zakopać. Można rozrzucać, ale tylko zdrowe. I ja na przykład przycinając różne gałęzie drzew liściastek czy iglastek, dałam do rębarki, rębarka to pocięła i na przykład iglastę porozrzucałam pod rododendronami, azaliami, czyli tymi roślinami, które lubią ziemię kwaśną. Natomiast pozostałe, na przykład miskanty, wszystko pocięłam w rębarce i rozrzuciłam po rabatach, między innymi na rabatach, gdzie rosną liliowce, po to, żeby zapobiec wysychaniu, ponieważ liliowce kochają wilgoć i jak to się mówi, jak ktoś pyta, gdzie posadzić najlepiej liliowce, najlepiej pod rynną.
One po prostu bardzo lubią wodę. Nie wodę taką stojącą, ale jednak, żeby cały czas ta ziemia była wilgotna. Wtedy pięknie rosną i ładnie kwitną. Dlatego rozrzuciłam pocięte miskanty i inne gałęzie wokół liliowców, a przede wszystkim z czasem te wszystkie suche, pocięte gałązki, zrębki drzewne, one zaczną się przetwarzać w żyzną, bardzo wartościową ziemię kompostową. Dlatego warto ściółkować. Tutaj, gdzie mieszkam, jest to południowy stok. Słońca mamy dostatek, oczywiście, jeżeli świeci. Ja się bardzo z tego cieszę. Nie zamieniłabym miejsca słonecznego za żadne inne na świecie. Kocham słońce, ale żeby rośliny mogły rosnąć, trzeba im tutaj zapewnić odpowiednie warunki. Tym bardziej, że chciałam mieć rośliny nie tylko na suche, słoneczne tereny, ale także inne, więc musiałam się sporo natrudzić, by im tutaj pomóc, żeby jakoś przetrwały i rosły. Dlatego pamiętajcie Państwo, jeżeli macie zdrowe części roślin suche, potnijcie na drobne kawałki i po prostu rozsypcie po rabacie. Tutaj jest rabata z liliowcami i wyrzuciłam właśnie pocięte kawałki miskantu po to, żeby im tutaj zapewnić jak najlepszy wzrost. Nie wszystko udało się w rębarce tak pięknie pociąć, ponieważ rębarka już trawy i na przykład bardzo świeże gałęzie tnie troszeczkę gorzej. Być może to jest też tym, że oszcze już się stępiło, ponieważ jest tutaj tego naprawdę bardzo sporo. Ogród jest duży i tych gałęzi i wszystkich pędów jest po prostu masa. Dlatego zamiast to wyrzucać, wszystko albo kompostuję, albo właśnie sypię na rabaty. Może nie wygląda to w tej chwili tak pięknie tutaj te gałęzie, ale to jest naprawdę bardzo pożyteczne. Liliowce lada moment zaczną wypuszczać liście, zrobią się piękne zielone kępy i zasłonią tutaj te wszystkie zrębki, ścinki i tak dalej. Tego nie będzie widać, a cały czas ta ziemia tutaj będzie pracowała. My tego widzieć nie będziemy, ale ona będzie tutaj przyciągała przeróżne robaczki, bo o to chodzi, zwłaszcza dżownice, a one będą wykonywały za nas pracę, tworząc bardzo żyzną ziemię. Tam, gdzie rabaty są do słońca już rozmarzły, porządkuję je, docinam trawniki szpadlem, wyrywam chwasty, które po zimie urosły bardzo duże i bardzo liczne jakieś. Ten kawałek za mną udało mi się dzisiaj wysprzątać. W miarę jak śnieg topnieje, posuwam się coraz dalej z pracami.